Od Kaina i Abla do Golgoty. Wielu czytelnikom Biblii przeszkadzają tak często pojawiające się w niej akty gwałtu czy przemocy. W Nowym Testamencie ofiarą gwałtu jest przede wszystkim sam Jezus, a później także Jego uczniowie. Do tego już w pewnym sensie przywykliśmy, chociaż i tu powstaje czasem pytanie dlaczego. Znacznie trudniej przychodzi nam pogodzić się z natłokiem tego rodzaju zjawisk w Biblii hebrajskiej, gdzie od początku do końca spotykamy ich bardzo wiele. Może jeszcze najłatwiej zrozumieć tragiczną historię Abla i Kaina, pod jednym tylko warunkiem, że nie uznamy jej za opowieść ściśle historyczną. Dobre wyjaśnienie znajdujemy choćby w piątym wydaniu Biblii Tysiąclecia, w przypisie do Księgi Rodzaju, rozdział czwarty, wersety od pierwszego do szesnastego. Czytamy tam iż epizod ten dotyczył prawdopodobnie w swym pierwotnym brzmieniu czasów dużo późniejszych, o czym świadczy rozwinięta kultura i znaczna liczba żyjących wówczas ludzi, a został tu umieszczony jako wymowne potwierdzenie skutków grzechu pierworodnego. Można nawet powiedzieć, że śmierć Abla jest prostą konsekwencją upadku pierwszych rodziców. Kto raz wybrał zło, gotów będzie zabić nawet własnego brata. Dla autorów biblijnych jest to tylko inne oblicze tego samego grzechu, który, narastając z pokolenia na pokolenie, zmusi wreszcie Boga do zesłania potopu na ziemię. I tu natrafiamy od razu na nowy znak zapytania, czy można Boga do czegokolwiek zmusić? Otóż dał on człowiekowi wolną wolę, a jego dary, jak powie święty Paweł, są nieodwołalne. Zresztą gdyby chciał ten dar cofnąć, zamieniłby nas w kamienie przydrożne, a co najwyżej w marionetki, które, nie mając woli, a zatem również własnego ja, w chwili śmierci rozpłynęłyby się w nim bezpowrotnie. Bóg jednak próbuje pomóc Kainowi, sam wskazuje mu wroga, mówiąc grzech leży u wrót i czycha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Grzech jest w tych słowach przedstawiony niby jakieś złośliwe i groźne zwierzę, które wszakże można, a nawet należy ujarzmić. ale my często nie chcemy tego uczynić. Stopniowe narastanie raz popełnionego zła znajduje także swój wyraz w opowieści o potomstwie Kaina. Wreszcie po szeregu patriarchów, którzy żyli ponad osiemset lub dziewięćset lat. Jeden henoch znikł, porwany przez Boga, gdy miał ich trzysta sześćdziesiąt pięć. Pan uznał, że człowiek jest nazbyt zły, by mógł żyć dłużej niż sto dwadzieścia lat. Pamiętajmy, że długie życie jest najbardziej oczywistym znakiem błogosławieństwa Bożego. Sam potop wydaje się nam również nazbyt surową karą. W epopei o Gilgameszu bogowie Mesopotami płacząc nad losem ginących stworzeń, Ubolewają nad własną, nieprzemyślaną decyzją, którą by chętnie cofnęli, gdyby to jeszcze było możliwe. W Biblii niczego podobnego nie ma. Jeden Jahwe jest panem życia i śmierci. Autorzy biblijni chcą wzbudzić w sercach swych czytelników nie tyle przerażenie i grozę, ile raczej podziw dla wszechpotęgi Boga, który całą skalaną przez ludzi ziemię poddaje oczyszczającemu sądowi. Potop nie jest karą. On po prostu zmywa z ziemi wszelkie zepsucie. Także po jego zakończeniu Bóg może stworzyć nowy początek. Niektóre teksty w Biblii hebrajskiej wydają się nam jednak jeszcze trudniejsze do zaakceptowania. Nie umiemy pogodzić się z faktem, że właśnie Bóg każe Izraelitom wymordować wszystkich pokonanych wrogów w pierwszym rzędzie wszystkich pogańskich mieszkańców Kanaanu, czyli ziemi obiecanej. Co prawda, księga powtórzonego prawa wyraźnie rozróżnia między miastami daleko położonymi, niebędącymi własnością pobliskich narodów, a miastami należącymi do narodów, które ci, to jest Izraelowi, daje Pan, Twój Bóg, jako dziedzictwo. Po zdobyciu tych pierwszych należy zabić wszystkich mężczyzn, a całą resztę, w tym kobiety, dzieci i zwierzęta, wziąć jako łup. Te drugie czeka los znacznie gorszy. Wszystko tam ma być obłożone klątwą. Jednakże polska klątwa nie jest dokładnym odpowiednikiem herem. Rdzeń tego hebrajskiego słowa oznacza oddzielić, odłożyć na bok, wyłączyć z życia świeckiego. W Biblii wskazuje przede wszystkim na konsekrację Bogu rzeczy lub osoby. Prowadząc wojnę, Izrael ślubuje poświęcić panu cały łup, wyrzekając się własnej korzyści. Spełnienie tego ślubu pociąga za sobą całkowitą zagładę łupu, ludzi, zwierząt i przedmiotów materialnych. Sens takiego traktowania pokonanych pogan wskazują słowa klątwą, cherem, obłożysz chitytę, amorytę, kananejczyka, peryzytę. Kiwite i jebusytę jak ci rozkazał pan bóg twój abyście się nie nauczyli czynić wszystkich obrzydliwości które oni czynią ku czci bogów swoich i byście nie grzeszyli przeciw panu waszemu bogu żyjemy w świecie pełnym gwałtów i przemocy ale nie potrafimy sobie wyobrazić żeby bóg mógł coś takiego pochwalać a nawet nakazywać Dobrze będzie uświadomić sobie, że to, co dzisiaj, przynajmniej w naszym kręgu kulturowym, odruchowo potępiamy, mogło wydawać się wówczas postępowaniem nieomal naturalnym. I to nie tylko Izraelitom, którzy wychodzili z Egiptu najpóźniej gdzieś pod koniec XIII wieku przed Chrystusem. Przyjrzyjmy się choćby, jak obchodzili się z pokonanymi przeciwnikami Ateńczycy u schyłku V wieku, a więc w epoce klasycznej w okresie najświetniej rozwiniętej cywilizacji i kultury greckiej, którą w znacznej mierze właśnie oni, Ateńczycy sami tworzyli. Otóż w czasie wojny peloponeskiej, wojna między Spartą i Atenami, leżąca tuż przy Peloponezie maleńka dorycka wyspa Melos starała się gorliwie zachować absolutną neutralność, co dość długo jej się udawało. W końcu jednak Ateńczycy postanowili zmusić ją do przystąpienia do rządzonego przez nich Związku Delijskiego. Melijczycy odmówili zdecydowanie. Wówczas zimą 416 na 415 rok Ateńczycy zdobyli wysepkę siłą i ukarali jej bohaterskich mieszkańców najsurowiej, jak było to wówczas w Grecji możliwe. Miasto zostało zrównane z ziemią, wszyscy mężczyźni wymordowani, a kobiety i dzieci sprzedane do niewoli oto jak potrafili postępować ateńczycy pod koniec V wieku przed Chrystusem to znaczy jakieś 700 lat po wejściu Jozuego do Kanaanu herem nie w postaci nakazu ale już jego realizacji pojawia się w Biblii na rzadko. w rozdziale 21 księgi Liczb w księdze Jozuego oraz w 15 rozdziale pierwszej księgi Samuela jeśli chodzi o dwie ostatnie księgi, posiadany przez nas tekst powstał najwcześniej w VI wieku, zatem co najmniej sześć stuleci po opisywanych tam wydarzeniach. Według księgi Jozuego właśnie on podbija cały Kanaan, niszcząc w ten sposób wszystkich pogan. Ale przecież choćby Jerozolimę zdobędzie dopiero Dawid około tysięcznego roku, czyli mniej więcej dwieście lat po śmierci Jozłego, a z bogami pogańskimi... Będą jeszcze długo walczyć prorocy. Mamy tu do czynienia z idealizacją dalekiej przeszłości, a nie z jej dokładnym opisem historycznym. Wymordowanie Pogan nie jest dla nas na pewno idealizacją, ale w ten sposób właśnie autorzy biblijni chcieli coś ważnego powiedzieć swoim czytelnikom. Co takiego? Chodzi o jedną zasadniczą rzecz. Ich ustami Bóg ostrzega Izraela przed przemożnym wpływem pogańskich ludów od dawna osiadłych w Kanaanie. Jeśli Wy obok nich zamieszkacie i w pokoju z nimi się ułożycie, w krótkim czasie staniecie się takimi samymi poganami jak oni. W tamtym świecie było rzeczą normalną, że osiadając w jakiejś krainie oddawano przede wszystkim kult miejscowym bóstwom. Tu chodzi nie tyle o wymordowanie przeciwników, ile raczej o absolutne odcięcie się od pogańskich kultów. Oczywiście na początku mogło to przyjmować także formę wyniszczania podbijanych ludów. A jeśli mimo wszystko te okrutne obrazy nam nadal w jakiś sposób przeszkadzają, warto sobie uświadomić, że język narodu wybranego był konkretny, dosadny i posługiwał się z upodobaniem bardzo mocnymi wyrażeniami. Tylko takie bowiem trafiały do słuchaczy i pozostawały w ich pamięci. Podobnie mówił również Jezus: Z jego ust padają przecież słowa: Jeśli prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Nikt jednak nie sądzi, że Jezus wzywa nas do takiego okaleczenia własnego ciała. Nie ulega wątpliwości, że chce tylko powiedzieć, iż jeśli coś skłania nas do popełnienia grzechu, to musimy się tego wyrzec, choćby nawet wydawało się nam tak ważne i nieodzownie potrzebne, jak oko czy prawa ręka. Z biegiem czasu autorzy biblijni zaczynają coraz lepiej rozumieć zło, kryjące się w każdym akcie przemocy. I tak na przykład z pierwszej księgi kronik koniec czwartego lub trzeciego wieku przed Chrystusem dowiadujemy się dlaczego Bóg nie chciał, żeby Dawid zbudował mu świątynię, a zadanie to przeznaczył dopiero dla Salomona. Dawid wyjaśnia swojemu synowi. Ja sam zamierzałem zbudować świątynię dla imienia pana, Boga Izraela, ale pan skierował do mnie takie słowa. Przelałeś wiele krwi prowadząc wielkie wojny dlatego nie zbudujesz domu imieniu memu albowiem zbyt wiele krwi wylałeś na ziemię wobec mnie oto urodzi ci się syn będzie on mężem pokoju bo udzielę mu pokoju ze wszystkimi wrogami jego będzie miał bowiem na imię Salomon imię Salomon utworzone jest od hebrajskiego szalom pokój nie można nie wspomnieć tutaj księgi Henocha, wielkiej apokryficznej apokalipsy żydowskiej, nazywanej często Henochem etiopskim, ponieważ w całości zachowała się tylko w Biblii w języku etiopskim, powstałej jako przekład z Septuaginty w VI wieku po Chrystusie. Dzięki odkryciom nad Morzem Martwym odzyskaliśmy także fragmenty tekstu hebrajskiego i aramejskiego. Przy czym niektóre z tych ostatnich są bardzo wczesne, Pochodzą z pierwszych lat wieku drugiego lub nawet trzeciego przed Chrystusem. Wśród nich znalazły się również fragmenty z pierwszej części Henocha, nazywanej Księgą Czuwających lub strażników. Takim bowiem mianem określano w tym czasie aniołów także w księdze Daniela. Początkowa część Księgi Czuwających wykazuje pewne podobieństwo do zagadkowych pierwszych wersetów szóstego rozdziału Księgi Rodzaju. Tam znajdujemy wzmiankę o synach bożych, którzy widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie jakie im się tylko podobały. A w owym czasie byli na ziemi giganci. A także później, gdy synowie boże zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w tamtych dawnych czasach. Jest to niewątpliwie fragment bardzo starej, jeszcze pogańskiej tradycji. Nie rozumieli go już ostateczni redaktorzy pięcioksięgu, ale niczego z dawnego dziedzictwa nie chcieli uronić. Autor Henochowej Księgi Czuwających wykorzystał tę tajemniczą wzmiankę, aby wysnuć z niej całkiem fantastyczną historię upadku Aniołów. To aniołowie czuwający ulegają u niego pokusie i łączą się z córkami człowieczymi zostały tu rozbudowane dwa różne wątki. W jednym podkreślony jest grzech przeciwczystości, chociaż nie jest on tu najważniejszy. Upadłych aniołów obciąża przede wszystkim fakt, że grzech ich prowadzi do narodzin gigantów, którzy wprawdzie pojawiają się już wcześniej, lecz rodzą się też ze związku synów Bożych z córkami człowieczymi, a zarazem przyczyniają się do rozszerzenia wojny i gwałtów wszelkiego rodzaju. W drugim wątku czuwający grzeszą przede wszystkim nadmierną gadatliwością, kiedy wyjawiają kobietom różne sekrety, wśród nich także sztukę wyrobu broni, i za to, właśnie, jak się zdaje, za pomnożenie gwałtów i przemocy na świecie zostają ostatecznie i nieodwracalnie skazani na ognistą otchłań. Niewątpliwie bardzo interesujące jest to potępienie pomnażania przemocy jako grzechu nie do przebaczenia. Ale jeśli tak jest rzeczywiście, to narzuca się nam z jeszcze większą siłą pytanie: dlaczego wszechmogący tak wielkie zło w ogóle toleruje? Dlaczego do niego dopuszcza? I tu odpowiedź znajdujemy także w Biblii, tyle tylko, że często jej nie dostrzegamy. Pojawia się bowiem nieraz tam, gdzieśmy się wcale jej nie spodziewali. Tak na przykład historię Józefa i jego braci czytamy zazwyczaj niby awanturniczą powieść historyczną. W dodatku powieść z happy endem, gdzie wszystko ostatecznie kończy się dobrze, i to nie tylko dla samego Józefa, lecz nawet i dla jego niedobrych braci. Najczęściej nie zauważamy tego, co dla autorów biblijnych najwidoczniej było bardzo istotne, skoro zaledwie w trzynastu rozdziałach tego opowiadania. Wracają dwa razy do tego samego tematu. Kiedy w rozdziale czterdziestym piątym Józef daje się wreszcie poznać braciom, ci wpadają w panikę i trudno im się dziwić. Sprzedali go przecież do niewoli i byłoby rzeczą całkiem zrozumiałą, gdyby teraz chciał się na nich zemścić. Mógł ich spokojnie wszystkich powiesić. Józef jednak uspokaja braci, nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia Bóg wysłał mnie tu przed wami. Oto już dwa lata trwa głód w tym kraju, a jeszcze zostało pięć lat, podczas których nie będzie orki ani żniwa. Bóg mnie wysłał przed wami, aby wam zapewnić następców na ziemi i abyście przeżyli dla wybawienia wielu. Zatem nie wyście mnie tu posłali, lecz Bóg, który też mnie uczynił doradcą faraona, Panem całego jego domu i zarządcą całego Egiptu. Po śmierci i pogrzebie Jakuba strach znowu przejmuje braci Józefa, który raz jeszcze im tłumaczy: Nie bójcie się, czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie. Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, że przeżył wielki naród. Teraz więc nie bójcie się. Będę żywił was i dzieci wasze. Bracia Józefa postąpili źle i Bóg im w tym nie przeszkodził. To zło przemienił jednak wielkie dobro i dla całego Egiptu, i dla nich samych. Ale tylko od Józefa zależało, czy tak się rzeczywiście stanie. Mógłby on przecież ukarać swoich braci jak najsrożej. A wtedy do jednego gwałtu dodałby się drugi. I trudno przewidzieć, na czym by się to wszystko skończyło. On wszakże potrafił dojrzeć i w tej postaci miłość swego boga. Najbardziej wyrazistym obrazem tej prawdy jest krzyż Jezusa. My no jednak zapominamy nieraz o Jego właściwym znaczeniu. Mówiąc o odkupieniu, myślimy przede wszystkim o męce. Przez całe wieki byliśmy wychowywani w kulcie cierpienia, a tu nie ono jest najważniejsze. Niedarmo 16 sierpnia 2002 roku w wnikach Jan Paweł II uzupełnił wezwanie z kroniki do Miłosierdzia Bożego, modląc się Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Zmartwychwstanie jest ostatecznym zwycięstwem nad gwałtem i przemocą, ale zwycięstwo to zdobywa nie tylko sama męka. Jeżeli śmierć Jezusa na krzyżu przynosi nam zbawienie, to dzieje się tak tylko dlatego, że Jezus uczynił ją darem. Nie jest to prawda łatwa do pojęcia. Długo nie mogłam zrozumieć, dlaczego sakrament Eucharystii ustanowił On w przeddzień swej męki, niejako ją w ten sposób antycypując. A tymczasem to właśnie w czasie ostatniej wieczerzy Jezus realizuje już w pełni swoje słowa, znane nam z Ewangelii świętego Jana dlatego miłuje mnie ojciec że ja życie swoje oddaję aby je znów odzyskać nikt mi go nie zabiera ale ja sam z siebie je oddaję mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać taki nakaz otrzymałem od swojego ojca otóż Jezus oddaje swoje życie Oddaje siebie bez reszty Ojcu i ludziom właśnie w ofierze eucharystycznej. Oddaje nam całego siebie, swoje ciało i swoją krew. Niedługo przyjdzie Judasz, przyjdą strażnicy świątyni, żeby Go pojmać. Ale tak naprawdę wszystko już się dokonało. Kiedy oni się zjawią, będą jedynie narzędziami dopełniającymi tego daru, który Jezus sam już złożył. Gdyby tego daru nie było, pozostałaby jedynie zbrodnicza przemoc. To nie żołnierze rzymscy składają ofiarę przybijając Jezusa na krzyżu, oni naprawdę nie wiedzą co czynią. Jeżeli cierpienie ma tak wielki sens w planach bożych, to ma je w pełni jedynie pod warunkiem, że przyjmując je zawsze z rąk bożych nawet i wtedy, gdy zadaje je człowiek, Przemieniamy w nasz własny dar. A Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, stworzył do daru z siebie. Konstytucja Soborowa o kościele w świecie współczesnym stwierdza wprost: Człowiek, który jest na ziemi jedyną istotą, jaką Bóg stworzył dla niej samej, nie może znaleźć siebie inaczej, niż przez całkowity dar z siebie. Dobrze widzimy, że pokój ciągle jeszcze nie zapanował na świecie, a całe stworzenie dotąd jęczy w niewoli gwałtu, nawet w domach i krajach, gdzie od dawna wyznaje się naukę Chrystusa. Na czym zatem polega to Chrystusowe zwycięstwo? W zrozumieniu znaczenia tego zwycięstwa dla nas najlepiej może nam pomóc święty Paweł pisząc w liście do Efezjan: Chrystus pojednał wszystkich, Dosłownie jednych i drugich, z Bogiem w jednym ciele, przez krzyż, w nim właśnie zadawszy śmierć nienawiści. Według prawa tego świata, gwałt się gwałtem odciska, a przemocą próbuje się zniszczyć inną przemoc. Chrystus zapowiadał inaczej: Nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Chodzi o to, aby przerwać łańcuch zła. Jezus realizuje to w momencie ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa jednocześnie. Dając siebie na ofiarę, na sobie skupia siłę zła i nie posyła jej dalej, tym bardziej jej nie mnoży. Taka postawa nie jest bynajmniej wyrazem słabości i bierności wobec zła, lecz wymaga wielkiej siły i mocy ducha. Tak dokonuje się wyzwolenie mocą ducha miłości, który jest siłą druzgocącą zło, przemoc, nienawiść, odwet, nawet śmierć. Bo przecież przez podtrzymywanie w sobie ducha zemsty żyjemy w śmierci. Tylko taka postawa pozwoli nam wraz z Jezusem ostatecznie zwyciężyć zło. To właśnie miał na myśli święty Paweł pisząc: Nie daj się zwyciężać złu. Ale zwyciężaj zło dobrem. Dramat przemocy w historycznej perspektywie Kraków 2004 rok.